Witam Was serdecznie, Serwatek z tej strony kłania się bardzo nisko. Lecimy sobie z kolejnym vlogiem na kanale po chwilowej przerwie, bo był pierwszy vlog z koszenia rzepaku i to było nagrywane gdzieś na początku sierpnia. Dzisiaj mamy 17 sierpnia. Praktycznie zima skończyliśmy, zostało jakieś tam niedobitki zboża, tam brat będzie jutro kosił pszenżyto, jakieś 8 hektarów i to będzie tyle. Miałem nagrywać, ale no trochę było dużo tej pracy i nie było czasu, żeby kamerę na głowę włożyć. Teraz może nie ma mniej pracy, ale może taka luźniejsza robota na spokojnie. Zwozimy dzisiaj belę słomy. Pole będzie... sprzątamy pole po prostu pod rzepak. Zwozimy słomę, bo zbieraliśmy ją, ponieważ będziemy gnój wywozić na to pole. Sorry, że mi tak się język plącze, ale ostatniego vloga takiego ściągnika nagrywałem rok temu na tym polu, co jest teraz rżysko po rzepaku, więc no wybaczcie. Tutaj mamy już trochę wywiezione obornika, reszta została w domu, bo nie zdążyliśmy, bo to było wywożone właśnie Adaś, brata szwagier, który też coś ponagrywa dzisiaj. On to wywoził w międzyczasie, wywiózł tyle, ile dał radę. On już pojechał ciągnikiem na pole Ursusem 1014, którego Wam pokażę, bo po prostu no przyjechał wyremontowany i objaśnię Wam co i jak, ale myślę, że i tak film odnośnie tego ciągnika będzie jeszcze na kanale, jakaś szczegółowa prezentacja, więc no tak to wygląda. Sorry, bo mi się chce kichać. O, kręci mnie w nosie. O, dokładnie, prawda. Więc szczegółowa prezentacja będzie raczej na kanale, jeszcze w osobnym filmiku. My zwozimy baliki, Adaś też coś tam pewnie nagra. Tutaj mamy po naszej prawej buraki. No pogoda na buraki taka sobie, ostatnio popadało, 17 litrów spadło. To było coś, ale no tak to ogólnie susza na polu, więc no nie ciekawie się robi. Miałem mieć do siebie przyczepę jeszcze na tył, ale przyczepy przygotowane są jeszcze pod zboże, bo mamy wozić, a jakie przyczepy mieliśmy, co niepotrzebne, to pożyczyliśmy do wożenia słomy innym, więc tak to wygląda, że nie mam przyczepy żadnej. A mogła być chociaż jedna, to bym nie jechał na pusto. A też mogłem poczepić te przyczepy do Ursusa, czy do Fenda, ale balików nie jest za dużo, bo to jest pole 12 hektarów, balików dało 200 chyba, bo słoma była dość krótka. Więc no bym musiał co chwilę się podczepiać. Daj do przodu jeszcze, Adaśko. Kurczę, klimam na jedynkę, ale ona nie wystarcza. Dam na dwójkę, to będzie pewnie Wam szeleściło, więc zostawię na jedynce, jako się przemęczę tą chwilę. I tyle. O, Ursusik aż się błyszczy. No ale to tam wedle niego to już Adaś powie co i jak. Myślę, że jeszcze szczegółowa prezentacja będzie na kanale, więc nie będę się tu rozwodził nad nim. Trochę skupienia, żeby jednak to jakoś wyszło. Od krokodyla odczepiliśmy zęby u góry i zostawiliśmy tylko 4 na dole, żeby 2 baliki brać, żeby wiadomo, to jakoś lepiej się zsuwały te baliki. Górę musiałem mieć też te wygięte zęby wyciągnięte, bo jak dosuwam baliki u góry, ostatnią warstwę, to muszę mieć jednego balika u góry jeszcze, więc zęby by mi przeszkadzały, więc musiałem tak to musieliśmy zrobić. Dobra, cyk. Po ścieżkach jeżdżę, więc tak trochę buja. Tylko teraz na filmie nie odwalić jakiegoś fejla. Wiadomo, jak się nie nagrywa, to fajnie wszystko wychodzi. Włączy się kamerkę, to od razu coś nie wyjdzie. A tych balików nie mamy dużo, bo jest, mówię, około 200 sztuk. Zawsze było po 800, po 600 balików i to gdzieś się woziło z daleka. No mówię, te pole jest tylko względu tego, że zwozimy, bo damy tu i tak obornik pod rzepak, więc to się jakoś w miarę tam wyrówna. A my słomy tak nie potrzebujemy, bo bydła już nie mamy, też o tym nie mówiłem. Więc no,
tylko i wyłącznie na handel, na wymianę jakąś i tyle. No nie, no pięknie się prezentuje ten ciągnik z grubym dachem. Brak jeszcze oponek mu naprzód, ale to też już kiedyś się ogarnie. Siema. I tyle, no bo tak. Kurzy się po samym przejeździe ciągnika na sucho, więc naprawdę jest na polu Sahara. Mimo że spadły te litry jakieś tam, to i tak. No i tak jest sucho, bo co to jest te 17 litrów, jak spadnie ci w 2 godziny z lewa, wszystko spłynie, to musiało tak ładny, drobny deszczyk padać, tak chociaż przez kilka dni, to by coś tam w tej ziemi było. Chociaż i tak jakby brat orał, to i tak wyłożę suchą ziemię, bo zanim to wszystko wsiąknie, to musiało naprawdę chyba z miesiąc spadać. No ale cóż, plony w tym roku nie zawiodły, naprawdę były dobre. Pogoda też, no mówię, teraz pod koniec nas deszcz zgonił z pola, tak to byśmy mieli już też po żniwach. Więc no tam dużo nie zostało, to już takie mówię, nie dobitki, więc to już tam na spokojnie się ogarnie. Też przężyto, nie pszenica, więc tych parametrów tam nie straci jakoś wiele, bo jakby to była pszenica, to było tego szkoda bardziej. I tak to wygląda. Jeszcze tamte dwa baliki wezmę, bo staramy się jakoś te baliki zabierać paskami, żeby nie jeździć tak dużo po polu. Można było wziąć ciapkę jak kiedyś i wozić w takie rulony robić, ale to... Czy ja wiem, na tyle tam sztuk co jest, to już tyle się przemęczę, pojeżdżę ciągnikiem i tyle. Piszcie też co tam u was, słychać, jak tam u was, czy po żniwach już, czy jeszcze nie. Bo u nas w okolicy to praktycznie już też koniec. Mamy, mówię, 17 dzisiaj i końcówa, no ludzie też posprzątali pola. Pogoda była, więc to było ile? 2 tygodnie, 3 i było po żniwach. My pszenicę sprzedawaliśmy po w miarę chyba dobrej cenie, bo młyn szczepanki w szczepankach to dawał w miarę dobrą cenę. Rzepak zastawiony. Tak jak wiele ludzi chyba rzepak zostawiło, bo myśli, że będzie ta cena lepsza. No i chyba będzie, no tego nikt nie da się przewidzieć, czy ten rzepak opłacało się zostawić, czy nie. No ale przy tym nakładzie tego wszystkiego, tych nawozów, tych oprysków, no to po 3000 sprzedawać rzepak to tak cienko trochę, więc pszenica wiele gorzej nie wyszła niż ten rzepak, jak na razie przy tych cenach. No się zobaczy, no co będzie, to będzie. Nikt nie jest prorokiem, nikt nie wie jak będzie. Adaś, do przodu. Ogień. Kurczę, ma tą jedynkę, tą klimę, ale mnie to już normalnie leci ze mnie. Jest 30 stopni. No cienko to widzę, cienko. Bardzo cieplutko. To jest te pole, co w 2018 roku też była pszenica, to tutaj gruberowałem, vloga nagrywałem, więc no... Wszystko zatacza swoje koło. Dobre, cyk. Tutaj trochę glina jest, górki. Ale jakoś damy radę, napęd mam włączony, chociaż bez napędu i by dał radę ciągnik. Co to tam te dwa baliki słomy, ile tam balik słomy waży, 150 kg. Suchej. To jest nic. Zaraz dam kamerę Adasiowi, jak ja będę tu ładował, to coś tam poopowiada pewnie z grubsza. I tyle w temacie. Tyle w temacie. Oj, kurczę, te ścieżki. Ten balik jakiś taki jajowaty widzę, kurczę. Coś się mu wydarzyło niedobrego. Także witam was serdecznie na kanale Tomcia Serwadek TV. Kazał mi to opowiedzieć o tej pięknej maszynie, o takim sprzęcie. To jest Ursus 1014. Został on wyremontowany, można tak powiedzieć, chociaż silnik nie był tykany. Daliśmy go po przestoju bardzo długim, po 5 latach do remontu. I został on odmalowany, tak jak widać, sam korpus, jak i blachy, maska, dostał nowe błotniki, światła LED-owe, co tam jeszcze, można nie powiedzieć,
O, najważniejsze, bo w sumie dlatego go daliśmy. Skrzynia jest wymieniona. Skrzynia jest szybka, czeska, czterobiegowa. No i co tam można jeszcze powiedzieć? Oświetlenie LED, a gruby dach, bo był wtedy płaski, był cienki. No i co tam? Raczej tyle, no za wiele się nie zmieniło, jest po prostu... No, zmieniło się w sumie, jest nowy ciągnik praktycznie. No co ja mam jeszcze więcej powiedzieć? No także mówię, został odmalowany, skrzynia została wymieniona, a przedni most został wyremontowany całkowicie. To już były takie luzy, że nie szło jeździć. No i co? I tyle w sumie. I wozimy słomę na tym polu. To jest 12 hektarów, jest około 200 sztuk. 198 dokładnie. Już 3 transporty zrobiliśmy. Około 100 walików mamy w domu, ustawione w stóg. Na jedną platformę wejdzie 19 walików. Nie, 16. I co? No... Wozimy. O. Tu jest Majka, moja siostrzenica kochana. Przywitaj się. Tutaj do kamerki, pokaż tak, pomachaj. No. I wozimy. Dzisiaj w planach jest zakończyć, to na pewno zakończymy. I jutro, jak będzie pogoda, to pewnie żniwa dalej, bo nas trochę pogoda z pola zgnała. I teraz czekamy, jest przestój. Tam zostało może, nie wiem, 10 hektarów pszenżyta do skoszenia. I kończymy. Będziemy za niedługo też gnój wodzić. Tam jest taka hałda, nie wiem czy widzicie, tam naprzeciwko mnie. Tam jest też trochę kursów zrobiłem. Tomcze też pewnie wam coś nagra. To będzie tak, że Tomcze będzie ładował. Piotrek będzie czwórą jeździł, Tomka brat, z rozrzutnikiem. A ja w tym czasie, żeby Tomek nie stał w przestoju, jak Piotrek będzie rozrzucał tutaj gnój, no to będę kursował dużym fendem 826 z przyczepą i też właśnie wodził gnój, nie? Żeby cały czas był ruch, żeby nie stały ciągniki, nie? Co ja mam tu wam jeszcze powiedzieć? O traktorze coś wam mogę powiedzieć jeszcze, że tutaj dolna kabina, tam pod skrzynią zostało wygłuszone taką wykładziną, to jest ten, bo to nie było sprzątane od tego. Jak przyjechała mechanika, od razu było jechane taką oto tą matą wygłuszającą. To jest mata bitmat. Zostało wygłuszone to przez skrzyni. Tutaj jeszcze pod... Co? Jedziemy, Maja, siadaj. Pierdolone linki. Zrobione jest kurwa na linki i napierdalają te linki. Trzeba będzie wyjebać w chuj. No i tak, została wyłożona guma pod kabinę, w kabinie. Cała instalacja jest nowa. Co tu jeszcze? No takie pierdoły jak siodanko, to tam nie będę wam mówił, nie? No i tyle, no co wam mogę jeszcze powiedzieć. Felgi te zostały odmalowane.
jak się stara jebaniec na nagraniu, kurwa. Ale znowu na tej linii jesteś paliwo, tam tej strony było więcej, nie? Co? Tam tej strony było więcej paliwo. No ogólnie słabo, to niska słoma była. No wiem, ale ty ogólnie mniej niż tam było. Najśmieszniejsze jest to, że został nawet zamontowany wentylator. To jest niezłe.